Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 7 listopad 2011 rok, poniedziałek, Mateusza 27, 35, 36, Rzymski Krzyż. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie los, po czym usiedli i pilnowali go tam. Poddani pod straż prawa. W Galacjan 3:23 Paweł napisał, że do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa. Mówiąc my, ma na myśli judeo-chrześcijan ze zborów Galacji. To oni znali prawo i to właśnie do nich w szczególności zwracał się apostoł, począwszy od Galacjan 2:15. Można to dostrzec również w rozróżnieniu między my w Galacjan 3:23, a wy Galacjan 3:26. W Galacjan 3:23 czytamy, zanim zaś przyszła wiara, w języku greckim fragment tego wersetu brzmi następująco. Przed nadejściem tej wiary, ponieważ Paweł porównuje miejsce prawa przed i po przyjściu Chrystusa, zobacz Galacjan 3:24, wyrażenie ta wiara zapewne odnosi się do samego Jezusa, a nie do chrześcijańskiej wiary w ogóle. Paweł mówi, że Żydzi przed przyjściem Chrystusa byli poddani pod straż prawa, czy bardziej dosłownie pod prawem byliśmy pilnowani. Co to znaczy być pod prawem? Porównaj Galacjan 3:22-23. Galacjan 3:22-23. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażem zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Rzymian 6:14-15. Albowiem grzech przed wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. 1 Koryntian 9:20. I stałem się dla Żydów jak Żyd, albo Żydów pozyskać dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Galacjan 4:4-5. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy ustanowienia dostąpili. 21.
powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? 5:18. Galacjan. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Paweł w swoich listach 12 razy używa wyrażenia pod prawem. W zależności od kontekstu może ono mieć kilka różnych znaczeń. Pierwsze, pod prawem jako rzekomy alternatywny sposób zbawienia. Galacjan 4:21. Przeciwnicy Pawła w Galacji twierdzili, że przez posłuszeństwo można uzyskać sprawiedliwość dającą życie. Jednak apostoł wykazał, że to jest niemożliwe. W swoim liście Paweł stwierdził wręcz, że Galatowie, pragnąc być pod prawem, w rzeczywistości odrzucali Chrystusa. Drugie, pod prawem, czyli pod potępieniem orzeczonym przez prawo. Rzymian 6:14-15. Prawo nie jest środkiem mogącym dokonać zadośćuczynienia za grzech i pojednania. Na tych, którzy pogwałcili jego wymagania, ciąży wyrok potępienia. W takiej sytuacji znajdują się wszyscy ludzie. Prawo działa jak strażnik więzienny, trzymający w niewoli wszystkich, którzy je złamali i ściągnęli na siebie wyrok śmierci. Jak się przekonamy, studiując jutrzejszą część lekcji, użycie słowa straż w bliskim sąsiedztwie, wyrażenia pod prawem, wskazuje, że Paweł tak właśnie rozumiał znaczenia tego wyrażenia w tym fragmencie listu. Powiązane z tym wyrażeniem greckie słowo enomos, zazwyczaj tłumaczone jako pod prawem, dosłownie znaczy legalny, poddany prawu i odnosi się do życia zgodnego z wymaganiami prawa prowadzonego dzięki więzi z Chrystusem. Nie można zostać usprawiedliwionym przez uczynki prawa, to znaczy przestrzeganie prawa niezależnie od Jezusa, gdyż jedynie ci, którzy są sprawiedliwi przez wiarę, będą żyć. Galacjan 3:11. Ta prawda nie unieważnia prawa, a jedynie zwraca uwagę na fakt, że prawo nie może nam dać życia wiecznego. Na to jest już dawno za późno. Dziękuję.